zaczęłam trenować 15 lat temu, dokładnie w Będzinie. Dziadkowie zaprowadzili mnie na pierwszy mój trening, to oni właściwie zauważyli mój potencjał sportowy. I tak się zaczęła przygoda. Zaczęłam najpierw w Dąbrowie Górniczej, gdzie spędziłam właściwie 6 lat, liceum plus gimnazjum. Następnie się udałam tutaj na studia do Poznania i tutaj rozpoczęłam współpracę z moim trenerem obecnym Tadeuszem Osikiem, które już przyniosły, współpraca nam przyniosła już właściwie bardzo dużo sukcesów. Między innymi jest to na pewno medal z Uniwersjady z 2017 roku, gdzie z dziewczynami zdobyłyśmy drugie miejsce. W 2017, o ile dobrze pamiętam, też zajęłam drugie miejsce z dziewczynami w sztafecie 4x100 metrów, uzyskując właśnie wynik trzeci chyba w historii polskiej lekkiej atletyki aktualnie na tamte czasy, bo to było już, no mówię, te 5 lat temu. Plany są szerokie i głębokie, bym powiedziała, ale to na pewno będzie, jak każdego sportowca, spełnienie marzeń, czyli występ na Igrzyskach Olimpijskich, które będą w Paryżu, i myślę, że już wtedy, jeżeli bym była na tych igrzyskach, to zakończyłabym po tych igrzyskach właśnie swoją karierę sportową i zajęłabym się tym, co aktualnie jeszcze robię. Trenuję 6 razy w tygodniu, mniej więcej po 2-3 godziny, w zależności ile trwa teraz jednostka treningowa, bo może być różnie. Aktualnie jestem teraz w takim okresie mocno przedstartowym. Jestem policjantką Wydziału Konwojowego właściwie od 1,5 roku. Dlaczego policja? W roku Igrzysk w 2021 roku właściwie miałam też obronę pracy magisterskiej. Obroniłam się, no i trzeba było pomyśleć, co dalej. Na igrzyska jakby miałam z dziewczynami kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Niestety nie powiodło mi się na Mistrzostwach Polski, stąd też moje decyzje, że wstąpię na pewno do jakiejś formacji mundurowej, ale jeszcze nie wiedziałam do jakiego koloru. Decyzje były szybkie, niektóre osoby mną pokierowały i to były bardzo dobre decyzje. Jestem zadowolona z tej aktualnej decyzji i mam nadzieję, że dalsze 25 lat spędzę tutaj w tej firmie. No i należy również pamiętać o moich przełożonych z Wydziału Konwojowego, którzy wspierają mnie w tym też, co robię, czyli w też ścieżkę sportową, jaką rozwijam. Jestem mi za to zwyczajnie wdzięczna.